Ostatnio zamieściłeś też taki artykuł dotyczący właśnie, na jakich zasadach MMA uzyskało taką popularność. Czy mógłbyś tutaj też z nami na ten temat porozmawiać? Więc to jest zmienna bardzo wielu rzeczy, na jakiej MMA uzyskało popularność. To jest MMA to też jest bardzo ciężki sport walki. Nie uważam, że jest to najmocniejszy i najbardziej, że tak powiem, najmocniejszy sport walki w ogóle we wszechświecie i tak dalej. Bo uważam, że mój sport jest dużo bardziej destrukcyjny, no ale tak. Zrobili bardzo dobrą robotę, bo ja pamiętam, jak był finał ciężkiego K1 w Japonii, gdzie Sammy Shield walczył z Peterem Ercem w 2006 roku, to było 54 800 widzów na sali. Czyli prawie tyle, co na Stadionie Narodowym podczas KSW 39. Czyli 2006 rok, czyli 11 lat temu byliśmy na tym poziomie, co teraz jest MMA w Polsce. Także gdzieś te 11 lat nam uciekło. Gdzieś popełniliśmy błąd jako społeczność sportów uderzanych i teraz musimy to nadrobić. Znaczy musimy, chcemy to nadrobić, tak? Żeby te sporty uderzane odzyskały dawny blask, nie? Bo gdzieś nie było wtedy freak fightów, nie było Facebooków, tak? Nie było tego social media i tak dalej, a ludzie przychodzili oglądać swoich bohaterów i naprawdę działo się, także ten, no, wracając do pytania, popełniliśmy błąd, bo ludzie chcą bohaterów poznać bliżej, tak, i gdzieś tam właśnie, jak na przykład wpiszesz w internet nazwisko jakiegoś zawodnika MMA, nawet nie musi to być górna półka, ale znajdziesz bardzo dużo materiałów, z treningów, materiałów z przygotowań, może jakiś krótki dokument, może gdzie on mieszka, może co on robi, nie wiem, jakiego ma psa, kota, chomika, czy jak on się nazywa ten chomik, tak, czy mu zdech, czy żyje i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś buduje się to taką więź z kibicem, tak, u nas tego brakuje, u nas gdzieś tam wmówione jest, że to jest lans, tak, lans, i to najczęściej wmawiają to ludzie, którzy mają dzisiaj około 60, 50, 45 lat, którzy byli wychowywani w epoce, gdzie nic nie było, gdzie się stało w kolejce do sklepu za, nie wiem, mąką, czy tam, nie wiem, bo ja jestem za młody, także nie wyobrażam sobie tego, że najlepiej to było się nie odzywać, bo mnie ZOMO spałuje, tak, i tak dalej. I to jest takie właśnie, takie postkomunistyczne myślenie, że to jest lans, nie? I to jest takie trochę wmawianie właśnie nam, kickboxerom, że to jest lans i tego nie powinno się robić, nie? I tak dalej, bo my powinniśmy być pokorni i w ogóle to wszystkim czyścić buty, co nie? I tak dalej. I najlepiej to dziękować, że w ogóle możemy się gdzieś pokazać, nie? No ale no nie, no. Chciałbym, żeby tak nie było, nie? Naprawdę. Nie macie się czego wstydzić, my się nie mamy czego wstydzić, my ciężko trenujemy, ciężko pracujemy na to, gdzie teraz jesteśmy. Ja nie mam czego się wstydzić, ja się nie będę wstydził tego, że nie wiem, ktoś zrobi ze mną wywiad, czy ja sobie nie napiszę mojego imienia na spodenkach, czy coś, to jest po prostu durne. To jest dla mnie jakieś, nie wiem, żałosne, że ktoś mówi, że ten ktoś, kto chce pomniejszać twoje ambicje, sam jest po prostu mały i chciałbym, żeby do tej. Mam nadzieję, że to się zmieni, nie? I no chciałbym, żeby to szło, ich szło w tym kierunku, nie? Wiadomo, trzeba pewne rzeczy odróżniać, jak ty masz tam stoczone dwie walki, czy tam jedną walkę i tak dalej. I gdzieś tam miałem taką sytuację, że gdzieś do mojego wczesnego sponsora napisał chłopak, który chciał być sponsorowany i jego uzasadnieniem było, że on jest 67 w rankingu w Europie, w MMA i 40 w Polsce, no. Gratulacje, ale to jeszcze nie ta pora. Jest świetnie, nie, ale no, nie zaczynajcie od końca, nie, zacznijcie od tego, wiecie, ja mam 32 lata, nie, i mam te całe cateringi, sringi, tam kurwa, i tam chuje moje te odżywki, tak, i tak dalej. 10 lat temu ja tego nie miałem i też żyłem, nie, i też miałem marzenia i tak dalej. Gdybym ja 10 lat temu miał to, co teraz, nie, to kto wie, może byłoby inaczej, nie? Ale mówię, nie tak, wiadomo, jest lepiej, ale no
nie, jest, nie róbmy tak z tego, że zaczynacie od końca i gdzieś ta motywacja wasza spada, nie? No, ludzie muszą mieć do czego dążyć, nie? I tyle, nie? Trzeba odróżnić pewne rzeczy. Bardzo łatwo się to przenika, bardzo łatwo się to miesza, nie? Ale tak, MMA poszło tak do przodu, że na przykład bardzo średni zawodnik może mieć lepiej niż klasowy kickbokser, nie? I tylko właśnie dlatego, że bliżej są tych ludzi, nie? No i też musimy się na tych ludzi otworzyć, a social media są najlepszym do tego jakby narzędziem, nie? Także ten, oczywiście ja jestem przeciwny tam, nie lubię czegoś takiego, że nie wiem, zdjęcia z Wigilii, czy spotkania z mamą, czy coś, nie? No bez... Wczorajszy obiad, nie? Ja rozumiem, nie? Gdzieś tam, ale nie wiem, ja uważam, że pewna większość skali prywatności powinna być zachowana, nie? Także tak, oczywiście sport, trening jak najbardziej. Także ten, ale... Czy przygody typu te, które cię spotkały w Stanach Zjednoczonych? No, czy coś, to są takie humor, nie, jak najbardziej, ale no mówię, ja nie lubię, nie, gdzieś tam się otwierać, ja w ogóle mało ludzi lubię, nie, także ogólnie i może z wzajemnością, nie, ale nie, mówię, trzeba to robić ze smakiem i mówię, i mamy na to, gdzieś ty, mówię, gdzieś wszyscy tą galą KSW 39 się tak naprawdę, jest to olbrzymi sukces marketingowy i olbrzymie tam widownia i tak dalej, ale mówię, my 11 lat temu też to było, też się to udało, także i to nie było MMA, nie? MMA to wtedy to były takie walki, że jak była przerwa między ćwierćfinałami K1, to leciało MMA, to ludzie na piwo wychodzili, nie? A jakieś tam tarzaki, nie? Że w ogóle nikt nie spodziewał się, że to tak urośnie, nie? Wielkie brawa, gratulacje, nie? Że udało się przekonać telewizję i takich właśnie zwykłych, szarych Janów Kowalskich, że dwóch facetów w małych rękawiczkach na polu do koszykówki ogrodzonym siatką, to jest prawdziwa walka, nie? Także... Gdzie biega, więcej jest biegania niż ten, a jak się trafią, to leżą, nie? Także, no... Do ciebie nie do końca, mimo wszystko to przemawia. Nie przemawia to do mnie. Fajne to jest, może mówię, nie wiem, jestem tam, no wiadomo, jestem fanem, oglądam, tak, lubię walki mistrzowskie. Moi koledzy też tam występują. Moi koledzy i tak dalej, to jest ciężki trening, ja doceniam, jak ktoś wkłada wszystko, to co ma i tak dalej, to jest ciężki sport, to nie jest tak, ale mówię, i może K1 i MMA powinno iść do góry razem, co nie, a gdzieś po prostu my żeśmy stanęli, nie, gdzieś tam i myślę, że to jest ten błąd, nie, że gdzieś tam ci nasi starsi właśnie koledzy, tak, działacze czy tam coś, wmawiali nam, żebyśmy my byli cicho, na dole, nie? I tak dalej. I jak się obudziliśmy, to już niestety KSW, tam MMA mówię jako całość, nie? Bo tam UFC czy coś, to już jest dawno, dawno nad nami, nie? No ale mówię, czas, jeszcze raz.